ściągnął. No właśnie. To co ten pobiera? Wiem, że oni mam nie podnosić. Nie musisz chodzić. Teraz zmierzymy. Czterdziecha. No, 40. W zasadzie polują pojedynczo pieronie, ale rzadko kiedy, żeby tak grupowo polowały. Tomasz, te tolące od rekinka żyłki? Ale się poszczępiła, no, gdzieś się przyczyniła. Nie no, to jest poezja, nie? Jak ja tak lubię, kurwa, hopie. Ej. Ja tak na siedemkę zawsze. Wiesz co miałem ostatnio? Zandacza 70, na siedemkę. Tu jest banie. 4 kilo. Prawie 5 kilo sandacz do zapony. Zniecha pizza. Też jest dziesiątka. To mi leszcze biorę, mam mu karpie, patrz. A siedzimy metr od siebie, a mi leszcza mu karpie. Nie bądź pazerny, kupa. Nie o to chodzi, bo wiesz, on i tak wszystkie te ryby do mnie do zamrażarki wozi. Przecież już miejsca nie masz. Numer? Jaki to jest numer? To mam. 642. Kurwa, mi już ręka boli. Konie. Cwaniak, co za cwaniak. Żyłki. Dobre gumy masz. To się sprawdziły. To się sprawdziły. Wszyscy chyba po jednym kiju. My tu turystycznie przyjechali, ale... Ja, żeby tak brało jak jemu, to możemy sobie po jednym kiju wyciągnąć. My będziemy siedzieć, a on będzie ryby to. 20 lat i przylot. Ja miałem kiedyś trzy składanice tego bambusa, bo to jeszcze by tak na niego pojechał. Jak już haluj się sobie blikło, to będzie to.
łopatkę wyciągnę i wytnę. Teraz. I przyszły te leszcze, patrzę, no tak mówili, nie? Można powiedzieć, że ostatnia wyprawa w tym roku na karpie, zakończona oczywiście grillem z wspólnymi znajomymi. Cyk, jeszcze ci powiem. Ale leszcze po pierwszej 60. Ja pojechałem, po pierwsze w jedno miejsce, wsiadłem, utrowałem trochę. To płoć za płocią, takie 25, nawet do 30 płociek. To pin złapałem, wypuściłem je z powrotem, nie? Ale to nie jest to, bo tam miałem takie 2,5 metra, wiesz? A tu bym powiedział, że 5,5 metra, wiesz? 5 metrów, to jest taki grunt. Zwinęliśmy się, pojechali pod most. Przy moście takie miejsce znalazłem, 5,5 metra. Na bata. Godzinę. Tak głęboko tam jest? Na szóstce, nie? No ale teraz podobno na Wiśle nie ma tyle wody. No spadło metr chyba, nie? Czy półtora. A wyobraź sobie, półtora godziny ani brania. Potem jak podeszedł ten leszcz, nie? To pyk, pyk. Pod wodę zacięcie, to z dna tylko go wyciągałeś. Taka łeb. I na wodzie się położył. Już się nie ruszał. Wiesz, bo to jak go z takiego ciśnienia, z tych 5 metrów, 6 metrów, jak go do góry wyciągnę, to chłopie do głowy dostanie, pum, już leży. Nieruchomy, no. Gotowy. Dobra, taki deszcz to już fajny. Karmisz? No to karm. Damy im kulkę. Daj im. Tylko jedną? Wszędzie. Starczy? Nie wiem, czy starczy. Za dużo dasz, to dobrze. Wyjdzie pomieszane. Kleju dać, czy chińskiej gliny, żeby on miał kupać w ciągu. Tam to wyciągnął teraz. No właśnie widziałem, bym wiedział, to bym nagrał. Który? No tam przepraszam, nie stoi, ale żeby on miał kopać w ciemnie. Ja jestem prawy. Rzut po sandacza. Mówiłem ci, że ma być trochę głębiej na sandaczu. No, pierwsze miejsce w Grand Prix to zobowiązuje. Co? Pierwsze miejsce w juniorów Grand Prix obowiązuje. Dobrze, niech miga, nie? Kiedy mam brać? Z jaraną? Z jaraną zostaw, jak chcesz. Może będzie inną. No, bo się spali, kurde, nie? Dzięki. Aloś, chodź! No, no. Będziesz gardził, nie? No chcesz. A kiedy te dziewczyna są mi, co tam robiłeś? Są. Wej. No weź sobie, którą chcesz. Jaką? Tak powanu wypieszą. Możesz. Bo dziękuję. Proszę bardzo. Nie, taki 30. Strzela. Dobra, dziwny. Jak on się złapał?
O, co mi skrzela, patrz. Jeszcze jedna i starczy. Tak właśnie zakończyliśmy w tym roku sezon wędkarski wspólnie ze znajomymi. Zapało się parę karpików, parę leszczy, zjadło grilla, czyli sezon bardzo dobrze zakończony. To wiadomo, że wtedy trzeba. Tu oni nie zaczepili. A tutaj oni nie zaczepili.